Czekaj! Szybciej, szybciej, szybciej! Kamera poszła? Potem możesz mówić akcję. Akcja. No i świetnie. Cześć, słuchajcie, witamy Was jak co czwartek z przepięknego miejsca. Tak. To jest Betancuria, śliczne miasteczko, bardzo urocze miejsce, swego rodzaju oaza. To są tak fajne góry do jeżdżenia na rowerze. Patrzcie, tamten szczyt to jest mój cel. To jest trasa, tam się zaczęła na dole. Ciekawe, co mnie jeszcze spotka. Po tym tygodniowym pobycie tutaj ja postanowiłem, że tutaj zostaję. Przeprowadzam się tutaj na stałe. Co ty na to, Jasiu? Nie dam rady. Widać palmę? Nie. Jak nogi moje wyglądają? Dlaczego mnie wypych? Po prostu tak widzę, że ja się na pierwszy chylam. Ja tak naprawdę wolałabym tu pomieszkiwać. O. Pomieszkiwać. Ale pięknie. Pięknie. Za. Jest pięknie, naprawdę. Bardzo pięknie. Super. Bardzo śliczne jest. Ja bym najchętniej mieszkał, jeździł na rowerze, nie pracował i uczył się pływać na surfingu. Dobrze, to w takim razie musisz mieć drugą żonę. Bogatszą. I młodszą. Jakie fajne miejsca pamiętasz z wyjazdu? Co ci się Ahoj, najbardziej podobało? Ahoj podobało. Ahoj. Miejscowość Ahoj, tak. Przepiękne klify, przepiękne naprawdę i niesamowite fale. Patrzcie, jakie fale są. Zatoczka, w którą po prostu... Wyjątkowe miejsce z wyjątkową zatoką. Naprawdę trzeba je zobaczyć. Tak. Takim miejscem, jeżeli jesteście z dziećmi, na pewno jest Oasis Park. Cześć, myszeczku piękny. Cześć, ona czeka na jedzonko. I druga też czeka na jedzonko. Można na przykład karmić żyrafy. Tak, i bardzo fajnie. Olbrzymia przestrzeń dla tych zwierząt. Mają tyle miejsca i są dopieszczane. Małpy i wszystkie lemury są wyrwane ze szponów nielegalnych handlarzy. Te zwierzątka czasem są ofiarami ludzkiej przemocy, więc widzieliśmy małpkę bez oka niestety. Tak, te zwierzątka naprawdę żyją sobie tam i mają się świetnie. No nieźle, bo przez sekundę tam staliśmy jak ten był atak wielbłądów. Uciekają. Jak już jesteście w Oasis Park, warto wpaść nad sam ocean, do miejscowości La Lajitas. Do restauracji La Falua. Tak, fantastycznej restauracji. Wpadliśmy z przypadkowo spotkanymi polskimi psychofanami, którzy nas śledzili. Spotkaliśmy polskich panów. Jakoś się tak napatoczyli. Witamy. Witamy, od razu nam weselej. Pozdrawiamy. Bodo w bory, be happy. Oczywiście ładna dziewczyna, ładna blondyneczka, fajny. Czarny facet. I zabraliśmy ich ze sobą. Zabraliśmy ich ze sobą. Co prawda nie będzie pierogów. Schabowego też nie. Bigosu też nie. Ale to nie po to, to przyjaźnie. Najlepsze jedzenie, jak jadłam na wyspie, było w knajpie, której nazwę bardzo dobrze znam z Polski, a właściwie z Torunia. Maćka, brat i bratowa prowadzą fantastyczne knajpy Azzurro i tutaj tak. Trzeba przyznać, że nie spodziewałem się, że mój brat taką ekspansję poza Torun, poza Polskę, poza kontynent w ogóle wręcz tak. Przeprowadził. Muszę ci pyszne, wszystko tu jest pyszne. Piękne miejsce. Można? Można. Jedliśmy po raz pierwszy w życiu świeżo wyłowioną tego samego dnia barakudę. Pachnie jak kurczak. Ale tiramisu, to było najlepsze tiramisu w moim życiu i co powiedział mój globtrotter mąż? Raz jadłem lepsze tiramisu, jak mi zrobił Pascal Brodnicki. No. Pascal, to prawda, miałeś lepsze, ale generalnie rewelacja. To się nazywa latarnia morska Toston. Tak, i tam dostaniecie ciepły lód, czyli sól. Ale fale, jak pierdolić. Widziałeś kiedyś takie fale w ogóle? Zderzają się dwie fale oceanu, dwa znowu żywioły. Gigantyczne. Szybko, uciekaj! Uciekaj! Szybciej, szybciej, szybciej! My, ludzie, wydajemy się malutcy przy takich żywiołach. Możemy powiedzieć, ale Asia, nie powiedziałaś jednej najważniejszej rzeczy. Jasi najbardziej podobało się w Coralejo. Najważniejsze jest to, że Jasia przez 2 godziny z naszą starszą córką obleciała wszystkie sklepy w Coralejo. Boję się sprawdzić, jak wygląda stan naszej karty kredytowej. Po co wszystko się stresować? Wszystko za euro. Bo euro to nie kosztuje. Ale tak naprawdę Maciek na tym skorzystał, ponieważ dostał 2 godziny laby. Z patrzył dzieckiem. W tym czasie na śpiącym dzieckiem na ocean. A druga sprawa, dostał co? Oprócz tej pięknej koszulki dostał drugą koszulkę w kolorze różowym. A powiedz mi, po co ty brałaś ze sobą na wyjazd pieluszki, kaszki, chusteczki pupki. Do pupy? Tak długo i dużo trenujesz, że nie miałbyś czasu zrobić zakupów. Sklep jest tam, za rogiem. Ale wiesz, jak zrobiłbyś przelicznik, to na pewno byłoby bardzo drogo. I to jest argument, który do mnie przemawia. No co?
bardzo ważny komunikat dla wszystkich mam, które są zmęczone, które też pracują bądź nie pracują, praca w domu jest bardzo ciężka. Po tym wyjeździe, że tak powiem... Chcesz się ze mną rozwieść po tym wyjeździe? Nie, mogę dokończyć. Po tych podróżach wyłączył mi się mózg, a to u kobiet, u matek jest najważniejsze. Ale w sensie takim, że zresetowałaś się. No i to jest super. To chcesz spróbować, to się ze mną... Chętnie. Dajesz, dowbor, dajesz! Dziękujemy i lecimy do dzieci. Oglądajcie kolejny odcinek już za tydzień. Oglądamy. Oglądajcie wy, oczywiście. Pożegnajcie wszystkich. Pa.